Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj pokażę Ci moją nową zabawkę D500. Zapowiadałem ją już kilka miesięcy temu, ale niestety drama jaka była w udziale Nikona spowodowała to, że aparacik trafił dopiero do mnie dzisiaj i jest on długo oczekiwany przynajmniej przez znawców tematu i zrobię Ci krótki unboxing. Nic wielkiego. Szczerze mówiąc, nie zapoznałem się jeszcze z instrukcją obsługi tego aparatu. Unboxing jest trochę fake, ponieważ kupiłem podczas zakupu w sklepie, że tak powiem, dokonaliśmy przeglądu, co tam jest w środku. I co jest w środku? Coś, jakaś Akademia Nikona, reklama, kursy nikonowskie dwa razy droższe niż normalne. Oczywiście instrukcja obsługi, instrukcja w języku polskim. Wkładam ją tutaj, ale przechodzimy do dzieła. Pudło typowo nikonowskie. Będę wyjmował gdzieś tutaj z boku, abyś zobaczył, co tak naprawdę jest. Kabel. Kabel jak kabel. Kabel do zasilacza. Pierwsza rzecz. Odkładamy. Druga rzecz. Oryginalna bateria nikonowska. 1200 mAh. 14 Wh. Ważna sprawa, ponieważ w sklepie się okazało, że Nikon D500 nie działa na podróbach. Nie chodzi na podróbach. Druga część ładowarki. Cyk, odrzucamy. Kabel HDMI. Na pewno się do czegoś przyda. Oryginalny pasek nikonowski D500. Prawda? Będę się miał czym pochwalić. Co to jest? Jeszcze nie wiem. Jakieś dwa takie dziwne. Do czegoś one tam na pewno służą. I w końcu nadejdzie wielkopomna chwila. W tej chwili tak wygląda Nikon D500. Kupiony w sklepie we Wrocławiu. Sklep Fotomaster na ulicy Odrzańskiej, ale żeby było jasne, kupiony za moje własne, ciężko zarobione pieniądze. Także jakbyś chciał sobie takiego Nikona kupić, na pewno oni wiedzą, co jest grane. Jakie widzę różnice? Na pewno uchwyt jest fajniejszy. Już widzę, że uchwyt jest fajniejszy, aż się prosi, żeby go obsługiwać jedną ręką. Różni się tutaj w menu. Na pewno w D7200 ISO tutaj nie było. To menu też jakieś trochę różne. Będę musiał rozgryźć, o co chodzi. Z przodu gdzieś tutaj są dwa mikrofony stereofoniczne. Tutaj fajna zabawka. Podobno jest otwierany, uchylny ekran LCD. Nie będę tego papiera już trzymał. Także oderwany, prawda? Ekran, ruchomy ekran. Jak on tam się będzie sprawował, jeszcze nie wiem, ale jest to pewien postęp w stosunku do poprzednich aparatów. Podobno ostrość możesz nastawić już jak na smartfonie, tylko pukasz i nastawiasz. Tutaj jest jakiś joystick. Tutaj jest jakiś joystick. Układ menu masz taki. Znaczy nie tyle menu, co różnych tutaj przycisków. Jeszcze raz Ci pokażę.
górę tego aparatu, ale weźmy, powiem uczciwie, baterię już naładowałem wcześniej, także przynajmniej zobaczymy, jak to wygląda. Zwykła bateria nikonowska. Dobra, jesteśmy w domu. Kurde. Jesteśmy w domu. No, tutaj mam jeszcze menu nastawione na język English. Za chwilę nastawię na język polski. Polski jest, język polski. SnapBridge. SnapBridge. Dobra. Tutaj też jakaś jest, jest taka sprawa, że nie ma flasha, prawda? Nie masz flasha i gdzieś któreś z tych konektorów, któreś z tych wejść jest na flasha, tylko nie jestem pewien. Chyba górne, a dolne, o ile się orientuję, jest na geolokację, prawda? Nie ma flasha. Dobra, tak na szybko szukam jakiejś, czego mogę szukać. Szukam jakiejś optyki. Wezmę SD 7100. Cyk, cyk. Zobaczymy, jak działa. W zasadzie żadna wielka filozofia. Białe do białego. I zobaczymy, czy się udało. Oczywiście się udało. Być może zrobię pierwsze zdjęcie tym Nikonem. Fajnie, ale jeszcze nie nastawiłem, nie skonfigurowałem wszystkiego. I kolejna ważna uwaga. Niestety Nikon tenże jest na karty XQD. I taką kartę XQD już tutaj jedną włożyłem. Firma Lexar Professional, no 32 giga, ale kosztuje 459 zł, też kupiona w tym sklepie Photomaster na Odrzańskiej, prawda? Ale co pozwala mi ta Q-karta? Pozwala mi po prostu robić szybciej zdjęcia. I jeszcze zobaczę ostatnią rzecz. Autofocus Singular. A zróbmy to na Continuous. I przynajmniej wszystko, co widziałem w internecie, to chwalą się wszyscy, jak to ładnie strzelają tym aparacikiem. Pierwsze zdjęcia, prawda? Jeszcze nie nastawiłem ładnie na... żeby to było jeszcze szybciej. Ale spróbujemy. Co to jest? O! I teraz widzisz go w całej okazałości. Możesz pukać zdjęcia jak z karabinu. Dopiero teraz troszeczkę zwalnia. No, na tym polega cały urok tej zabawki. No, tutaj masz jedno jakieś gniazdo, wejście na mik, wejście na słuchawki, czyli mikrofon, gniazdo HDMI, jeszcze raz góra, tak wyglądają pokrętła. Autofocus manual i autofocus. Nic tutaj się nie różni od D7200. Jeszcze raz ekranik wysuwalny. Brak flasha. Tutaj jakaś dziura na coś. Za bardzo nie wiem na co. Także
Także tak wygląda mój nowy nabytek. W zasadzie ten unboxing kończę. Więcej ci o nim nie powiem, ponieważ po prostu no, nie przestudiowałem instrukcji obsługi i dopiero po paru dniach zrobię jakieś następne wideo. Biorę ten Nikonik teraz do Warszawy, pobawię się, zobaczę jak on się prezentuje. Także jeszcze raz trochę strzałów kontrolnych. No, cyka ze straszliwą prędkością, jest to po prostu niemożliwe do uzyskania przy D7200 czy innych niepełnoklatkowych aparatach. Jeżeli masz jakiś komentarz do tego aparatu, usłyszałeś o nim coś ciekawego, a nie daj Boże, już go sobie kupiłeś, zapraszam Cię do komentarza do tego wideo. Wad jest kilka, prawda? Na pewno musi być karta XQD. Do karty XQD musisz mieć czytnik tej karty, 250 zł. Zamówiony oczywiście też w tym sklepie. No i w zasadzie, jakby to powiedzieć, dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, oni po prostu je mają. Ile ta zabawka kosztuje, możesz sobie sprawdzić w internecie. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w kolejnym filmiku, w którym opiszę tą zabawkę Nikon D500.